Jest to najsłynniejszy Paulin w historii Polski. Swoje talenty wykorzystał w dramatycznym, kluczowym momencie dziejów Polski, dając natchnienie dla trwania wolnej i niepodległej Polski. 16 listopada 1603 roku urodził się ojciec Augustyn Kordecki, wzór duchowej niepodległości. Ojciec Augustyn Kordecki, podejmując bohaterską i heroiczną decyzję o obronie Jasnej Góry, na wiele stuleci nauczył polskie pokolenia niepodległości ducha. W czasie tego krytycznego momentu, z jakim mieliśmy do czynienia w czasie potopu szwedzkiego, zasłynął tym, że oparł się Szwedom. Działo się to w sytuacji, kiedy Szwedom poddawały się wojska polskie i na Litwie, i w Wielkopolsce, kiedy praktycznie Jan Kazimierz był opuszczony, musiał uciekać na Śląsk. Szwedzi w swym najeździe posunęli się aż do południowych granic Królestwa Polskiego. To wszystko gdzieś jest po wielkich wojnach religijnych, po wojnie 30-letniej. A trzeba pamiętać, że przecież nasz kraj został najechany przez heretyków. To przecież ich obecność w Polsce groziła także tym, że Polska mogła przejść na protestantyzm. Miał on świadomość, że załoga szwedzka, która będzie na Jasnej Górze by stacjonowała, nie dotrzyma żadnych zobowiązań, że splądruje klasztor, że będzie bluźniła wobec kultu katolickiego, wobec Najświętszej Maryi Panny, że nie będzie także dopuszczała wiernych do modlitwy na Jasnej Górze. I dlatego dał stanowczo tutaj odpowiedź negatywną, że Szwedzi nie zostaną wpuszczeni do tej twierdzy. Inny rodzaj zabiegów to ukrycie obrazu cudownego wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, umieszczenie w miejsce tego wizerunku jedynie kopii. Szwedzi pod wodzą generała Müllera w liczebności ponad 3000 żołnierzy dokonali regularnego oblężenia Jasnej Góry. Załoga polska, to było mniej więcej 150 żołnierzy, kilku szlachciców i 70 zakonników. I jeżeli ktoś zdołał, można powiedzieć, nadać im ducha walki i wiary w możliwość zwycięstwa, a przynajmniej w obowiązek trwania w tej walce, która mogła się wydawać beznadziejna, tym bardziej, że oddziały, które miały przyjść z odsieczą, także były rozgramiane, to właśnie tą osobą był ojciec Augustyn Kordecki. Między innymi dokonywał procesji na wałach z Najświętszym Sakramentem. Dodawał żołnierzom tej ochoty, siły moralnej potrzebnej do wytrwania w walce. I tych właśnie cech dowiódł w tym kluczowym momencie swojego życia, momencie, który znamy z opisów literackich Henryka Sienkiewicza, ale opisów wzorowanych na pamiętniku Kordeckiego. Ta garstka ludzi w stosunku do tych kilku tysięcy wojsk, które oblężały Jasną Górę, rzeczywiście nie tylko wytrzymały oblężenie, ale można powiedzieć się upokorzyły armię szwedzką. Po skutecznej obronie Jasnej Góry poszedł pewien sygnał, pewien impuls moralny, który doprowadził do, można powiedzieć, ogólnonarodowego powstania w Polsce antyszwedzkiego, do powrotu Jana Kazimierza ze Śląska na teren Rzeczpospolitej. Król Jan Kazimierz składa śluby jasnogórskie w katedrze lwowskiej, obiecując Matce Bożej, nadając jej tytuł królowi Polski, obiecując, że dokona wszystkiego, aby z jednej strony krzywdy, które są w Rzeczypospolitej, naprawić, a z drugiej strony, żeby jej imię było rozsławione w całym kraju, jeżeli ona pomoże uratować Rzeczypospolitą. To było wszystko konsekwencją tego, co dokonał kilka miesięcy wcześniej ojciec Augustyn Kordecki. I co stało się pewnym niezwykle ważnym punktem odniesienia dla przyszłych pokoleń Polaków. Tych pokoleń, które będą musiały bronić niepodległości Polski. Od tamtej pory w największych bolączkach historii i doświadczeniach, które spadły na nasz kraj, oczy zawsze skłaniały się ku Jasnej Górze, aby prosić stamtąd o pomoc do nieba i tak też pewnie pozostanie do końca czasu.